Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Grażyna Adamska, Bogusia Andrzejewska. Dzisiaj bardzo ważny temat, temat harmonizacja biopola. Pokażemy Wam, podpowiemy, w jaki sposób zadbać o swoje biopole, o ten przepływ energetyczny, o to, aby on był, aby nic go nie blokowało, jak na co dzień zwracać uwagę, gdzie, skąd się pojawiają jakieś blokady, co może stanowić blokadę i jak ją upłynnić, czyli zlikwidować. Chwilę poczekasz, doczycie. Tutaj dzisiaj bardzo skacze, więc w jednej chwili jest zero obserwujących, za chwilę widzę sześć osób wskoczyło, ale czekam na komentarze, czy nas widać, czy nas słychać. O, Joasia, dobry wieczór. Joasia to już znaczy, że jak Joasia się przywitała, to już wiemy, że nas widać i słychać. I dzisiaj krótko teraz streszczę Wam, o czym chcemy Wam powiedzieć. Przy okazji Bogusia też się dowie, co będziemy dzisiaj, o czym będziemy dzisiaj mówić. Poruszymy temat malowania intuicyjnego i jak wykorzystać to malowanie intuicyjne właśnie do zharmonizowania czakr i przepływu energii przez nasze centra energetyczne. Do tego podpowiemy Wam innych kilka technik, takich jak światło i magia światła, takie jak kolory, takie jak, poruszę temat też Soul Body Fusion, co to jest i w jaki sposób można równoważyć umysł, duszę i ciało. Będzie też, wspomnę o kundalini Reiki, bo tam też jest jedna bardzo fajna technika równoważenia czakramów. Ona jest bardzo prosta i myślę, że wy w przestrzeni serca jesteście w stanie ją sobie wykorzystywać. Ona trwa niecałą minutę, także codzienna poranna taka praktyka będzie od razu was wprowadzała w wysokie wibracje i wyrównanie. Myślę, że powiemy wam, jak wykorzystać żywioły do zrównoważenia i oczyszczania biopola. I Bogusia jeszcze wspomni o kryształowych mandalach. Ja to tak nazwałam, a to trochę inaczej, bo to są kryształy na mandalach, tak? Ale kryształowe mandale fajnie brzmi, także dzisiaj będzie bardzo merytorycznie, ale też będziemy mówić Wam, jak w praktyce wykorzystać właśnie te różnego rodzaju techniki, aby w bardzo szybki i skuteczny sposób zharmonizować swoje biopole, oczyścić je, wykonać przepływ, udrożnić przepływ pomiędzy swoimi czakrami, tak żeby nic z zewnątrz nie miało emocjonalnego, energetycznego wpływu, jakby nie blokowało tej naszej energetycznej wrażliwości. No bo im więcej pracujemy w przestrzeni serca, im więcej jesteśmy otwarci na przepływ energii, tym jesteśmy jednocześnie bardziej narażeni na to, co z tą energią wpływa, czyli na te emocjonalne różnego rodzaju, nie chcę mówić ataki, tylko przejścia, które jeżeli nie jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni, to mogą one wpływać na nasze ciało, na nasze samopoczucie, nawet na to, czy nasz organizm przepływa, pozwala przepływać tym wszystkim emocjom, czy wręcz przeciwnie, gdzieś tam je blokuje i zatrzymuje. Także o tym będzie dzisiaj. Bogusiu, czy już wiesz co i jak, żebyśmy wiedziały, jak pracować. Myślę, że zaczniemy od malowania intuicyjnego. Bogusia jedną ze swoich technik pracy z podświadomością ma właśnie malowanie. Może powiesz coś na ten temat? O. Malowanie. Ja w ogóle zacznę pewnie od takiej krótkiej historii, jak odkryłam, że nawet kiedy nie znamy różnych takich ciekawych technik, o których Grażynka Wam dzisiaj będzie mówiła, możemy w prosty sposób pewne rzeczy w sobie harmonizować. Stąd zresztą pomysł na ten dzisiejszy live. Kiedyś w takim dniu, kiedy właśnie niezbyt ciekawie się czułam, że jest taka nieciekawa energia, żeby wyciszyć się i podnieść sobie tą energię, pomyślałam, że zrobię coś fajnego z kolorami, z kryształami. Zacznę od, dlatego mówię od końca, od kryształu,
I po prostu zaczęłam sobie te kamienie układać. Tak, pozwoliłam sobie zupełnie intuicyjnie, ponieważ nie skupiałam się na tym, co robię, tylko sobie powtarzałam mantry. Dla mnie to też dla Was od razu informacja. Dla mnie mantry są fantastycznym narzędziem właśnie też do harmonizacji i do równoważenia. Kiedy poczytacie sobie więcej o mantrach, dowiecie się, że one przepięknie działają i porządkują naszą energię, więc tutaj dźwięk też odgrywa rolę, tak? I dźwięk też możemy wykorzystać. No więc ja sobie tam powtarzałam te mantry, a tymi kamyczkami się trochę bawiłam, nie ukrywam, bawiłam się. Poukładałam mandale jakieś tam, takie po prostu, bez żadnych tam zasad, tylko tak dla własnej przyjemności, żeby się wyciszyć. I tu znowu taka dygresja. To jest coś takiego, jak na przykład robicie na drutach albo na szydełku, żeby się wyciszyć, tak? To wyciszenie działa wtedy, kiedy pozwolicie, żeby umysł też się wyciszył. Czyli na przykład powtarzacie mantry, czy tam jakieś afirmacje, czy tam niektórzy sobie mogą modlitwę powtarzać. W każdym razie chodzi o to, żeby nie myśleć o problemach, bo wtedy to jakby nie spełnia swojego zadania. No więc właśnie. Słuchajcie, poukładałam coś tam i w tym momencie poczułam to, co praktycy tutaj metod kwantowych nazywają załamaniem fali. To było tak wyczuwalne, że po prostu aż usiadłam wyprostowana, co się zadziało. No i zaczęłam to tam energetycznie sprawdzać i okazało się, że ułożyłam coś i te kryształy ułożyły się jakby, poprowadziły mnie i ułożyły się w taki sposób, żeby uporządkować energię. Ja poczułam, jak energia w całym pomieszczeniu się zmieniła. Automatycznie zmieniła się moja energetyka, bo to miało wpływ na moje też oczywiście pole. I stwierdziłam, że taka prosta zabawa też może zadziałać. Ale widzicie, prosta zabawa. Dzisiaj z Grażynką będziemy Wam pokazywać różne proste zabawy, w których jakby esencją jest to, że my najpierw wyciszamy umysł, czyli pozwalamy sobie wejść w pole serca. Bo tutaj, no nie ukrywam, kluczem było to, że ja powtarzając te mantry i dotykając kryształów, które przecież mają piękną, silną energię, ja weszłam w pole serca i w tym polu serca pozwoliłam się prowadzić, pozwoliłam, żeby te kamienie jakoś tam ułożyły się po swojemu tak, jak one chciały, tak? Ja tam nic nie wybierałam. One sobie same się układały moimi rękami. I po prostu stworzyły taką energetykę, która była dopasowana do idealnej boskiej matrycy. Kiedy właśnie przeanalizowałam tę sytuację, to zrozumiałam, że tak jakby te kryształy stworzyły szczelinę między wymiarami, dzięki której można się dopasować do tej właśnie idealnej matrycy. To jest harmonizacja. Kiedy dopasowujemy nasz jakiś tam zaburzony stan, zaburzoną energię do harmonii wszechświata, do boskiej idealnej harmonii. Na tym samym zresztą polega oczywiście właśnie dwupunkt, inne metody kwantowe. Ale jeśli można do tego wykorzystać kryształy, to można też do tego wykorzystać właśnie na przykład malowanie. Czyli malowanie intuicyjne, w którym pozwalamy się prowadzić. Ja nie będę się tu powoływać na żadne techniki z jakimiś tam określonymi nazwami, bo nie o to chodzi. Myślę, że każdy z Was, kto po prostu lubi malować i ma w domu jakiś tam kawałek, jakieś podobrazie, czy kawałek papieru, na którym można malować, ma jakieś farby i pędzel, może to wykorzystać. Czy blok, kredki, tutaj narzędzie jest oczywiście dowolne. Nie chodzi o to, żeby narysować jakiś kształt, jakiś pejzaż, czy cokolwiek innego. Chodzi o to, żeby właśnie wyciszyć się poprzez na przykład włączenie jakiejś muzyki, która jest wyciszająca, to mogą być właśnie jakieś mantry, albo poprzez własnoręczne, tak, osobiste śpiewanie mantr, czy cokolwiek tam innego, wyciszyć się, wejść w pole serca i pozwolić, żeby kolory i farby Was prowadziły. Czyli malujecie abstrakcję, cokolwiek tam chcecie. Oczywiście ktoś, kto tam ma zdolności i czuje, jeśli mu wyjdzie jakiś kwiat, czy cokolwiek tam innego, nie ma to znaczenia. Natomiast pozwólcie sobie na takie malowanie, które wypływa z Was. Czyli nie siadajcie do podobrazia z myślą, to ja teraz namaluję drzewo, albo ja teraz namaluję pejzaż, albo bukiet kwiatów. Nie, po prostu usiądźcie i pozwólcie, żeby kolory Was prowadziły. Dlatego najlepiej malować abstrakcję. Tam z tego zawsze coś się wyłoni oczywiście, ponieważ abstrakcja jest jakby nałożeniem wielu wymiarów i w tej wielowymiarowości odnajdujecie tysiące ciekawych rzeczy. Ja myślę, że wiele technik, być może Vedic Art, którego ja nigdy nie kończyłam, nie znam, więc nie wypowiadam się, być może też właśnie
właśnie na tym bazuje, że my po prostu intuicyjnie malujemy. Natomiast w tym malowaniu z jednej strony to jest tak jak układanie tych kamieni, czyli wyciszamy się poprzez samą czynność, ale jest druga bardzo ważna rzecz, kolory. Kolory, ponieważ intuicyjnie wybieracie sobie takie farbki, jakie w danym momencie poczujecie, że są Wam potrzebne. I teraz każdy kolor niesie w sobie wibracje. Więc jeśli ktoś nakłada przykładowo dużo żółtego czy złotego, to jakby rozświetlał ten obraz i wprowadzał do swojego pola energetycznego dużo tych wibracji, które niesie żółty czy złoty kolor. No wiadomo, że to jest też wielowątkowe. Ogólnie można powiedzieć, że żółty niesie na przykład radość, że niesie zabawę, że niesie komunikację, złoty niesie uzdrowienie, tak, ale może też nieść jakby otwieranie się na bogactwo, na prosperity i tak dalej, więc tu możliwości jest dużo. Każdy będzie wiedział, czego potrzebuje. Natomiast tu w tym malowaniu intuicyjnym nie wymyślamy i nie zastanawiamy się, co który kolor oznacza i co który kolor daje. Tylko wybieramy tak jak dziecko, które maluje obrazek i wychodzi mu na przykład niebieska krowa, bo niebieska kredka akurat się najbardziej w tym momencie podobała. Wybieramy intuicyjnie te kolory, które czujemy, że chcemy wprowadzić do swojej przestrzeni. I tak jak kryształy mogą nas zharmonizować, tak te kolory, które ponakładacie na obraz w sposób dowolny, dowolnie abstrakcyjny, one stworzą pewną harmonię. I to jest, słuchajcie, dla mnie z poziomu energetyki, kiedy na to patrzę, to działa dla mnie tak jak ustawienia różnego rodzaju. Grażynka kiedyś Wam tutaj opowiadała o ustawieniach, które robi w metodach kwantowych na przykład z pomocą kart. Ona układa określone karty i te karty jakby spełniają funkcję porządkującą w jakimś tam systemie, tak? I tutaj jest dokładnie to samo. Po prostu nakładacie na płótno, czy tam na jakiś blok, tak, określone kolory, plamy, kształty. Intuicyjnie tak, jak czujecie. I to jest wasze ustawienie. Kiedy robicie to w ciszy, kiedy robicie to z poziomu pola serca, to harmonizujecie właśnie swoją przestrzeń. I bardzo często może się zdarzyć, że jeśli głęboko wejdziecie w to pole serca, jeśli tak głęboko, intuicyjnie zanurzycie się w tej czynności, to odczujecie to, co ja odczułam, właśnie to załamanie fali, czyli ten punkt, w którym wszystko się uzdrawia, czyli nagle łączą się dwa wymiary. Nasz wymiar, który jest nieidealny, w którym coś tam dzieje się nie tak, i ten wymiar, który jest idealnym boskim wzorcem, idealną boską matrycą. I te dwa wymiary zaczynają się łączyć, tak? I to, co w dwupunkcie. Tak, łączy się to, co jest dysharmonijne z tym, co jest harmonią. I w tym momencie następuje uzdrowienie. Zobaczcie, że do tego nie trzeba żadnych skomplikowanych szkoleń, do tego nie trzeba żadnych skomplikowanych inicjacji, ani jakichś specjalnych zdolności. Może to zrobić każdy człowiek. Każdy z Was może sobie układać kryształy, wystarczy, że tam macie jakąś miseczkę z kamyczkami. Każdy z Was może układać karty, każdy z Was może malować, tak, czy rysować. Wystarczy tylko, żebyście mieli jakby wszystkie kolory dostępne, z każdego po troszeczkę, żeby te kolory mógł sobie nakładać. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy odkryli swoją własną moc harmonizacji swojego pola energetycznego. Nie, oczywiście, że w takich poważnych sytuacjach, w jakichś tam stanach chorobowych, warto zwrócić się do specjalisty, ale na co dzień możecie pomagać sobie sami. I myślę, że każdy człowiek ma w sobie możliwość, zdolność właśnie dotknięcia tego innego wymiaru. Kiedy opisuję kryształy, to też tam przy niektórych kryształach są takie informacje, że one są tymi kluczami właśnie łączącymi nas pomiędzy wymiarami. Dlatego kryształy działają tak silnie, że to się od razu wyczuwa. Natomiast uważam, że kolory, praca z kolorami jak najbardziej, czy malowanie tak jak najbardziej w ten sposób działa. I uważam, że nie są to wcale jedyne metody, którymi możemy się dostroić. Ja tu jeszcze szybciutko powiem o misach kryształowych, tak? Ja gram też na misach kryształowych, mam 7 mis, tak, w różnych kolorach,
dopasowanych do czakr i gram oczywiście w kolejności od czakry pierwszej do czakry siódmej. I to też jest dostrojenie, tak? Ponieważ dźwięk misy jest tak niesamowity, że ja już tu nie muszę nic innego robić, on mnie automatycznie wycisza i dostraja, tak? Ja automatycznie wchodzę w pole serca bez żadnego wysiłku i bez żadnego starania. I te dźwięki też mogą was dostrajać. Zresztą gra na takiej misie tybetańskiej metalowej też wprowadza nas w pole serca. A wtedy jakby wystarczy tylko wyrazić intencję. I jeśli wyrazicie intencję określoną, pozytywną, czego pragniecie, albo po prostu właśnie intencję dostrojenia, harmonizacji waszego biopola, to się po prostu dzieje. No to tak zaczęłam trochę od końca, ale mam nadzieję, że pokazałam, że jest to dostępne dla każdego z was. Ja tutaj chyba sobie zaraz zacznę zapisywać, żeby nie umknęło mi to, co chcę wam przekazać, co wyłapałam z tego, co Bogusia mówiła. Słuchajcie, ustawienia, rysowanie w przestrzeni serca, to wszystko Ryszard Bartel wprowadził do matrycy energetycznej. Czyli Bogusia to, co mówiła, że ona sobie ustawiła, tak, w przestrzeni serca, będąc w przestrzeni serca, automatycznie, intuicyjnie ustawiła sobie kryształy, to nie dosyć, że zadziałała moc kryształów, to jeszcze zastosowała tak zwane ustawienia w polu matrycy. I to, co się pozmieniało, to ona zrobiła w energii dookoła, to nastąpiło nie tylko z mocą kryształów, ale też poprzez przestawienie. I teraz na warsztatach z matrycy energetycznej u Bartleta wykorzystuje się wszystko, co ma się pod ręką. Czyli taka prosta sprawa, w jaki sposób zharmonizować swoją energię dookoła siebie, gdy jesteś na przykład w pracy i siedzisz przy biurku. Bierzesz kilka długopisów, wchodzisz w przestrzeń serca i przekładasz je, zmieniasz ich miejsce i to już wpływa na energię, już następuje mieszanie w energii i już się wszystko stabilizuje, transformuje. To jest proste. Kluczem jest zawsze przestrzeń serca, czyli tak jak Bogusia mówiła, to wyłączenie się, czyli nie, że ja układam długopis obok długopisu i to najlepiej, żeby wyglądało tęczowo, tylko wyciszam się i daję się prowadzić swojemu wnętrzu, czyli bez względu na to, czy jeden długopis wyląduje w śmieciach, czy drugi gdzieś u kogoś na biurku, to, co się będzie działo, powoduje zmianę energii. Mało tego, w pracy z jednym modułem w matrycy energetycznej, tak jak Bogusia mówiła, dźwięk mis, ale nasze słowa też są wibracją. Jeżeli wyciszam się, myślę o czymś, co chcę, żeby się przetransformowało, albo chcę wyrównać czakry, żeby dostroiły się do najwyższych wibracji, wchodząc w przestrzeń serca, czekam, jakie słowo przyjdzie związane właśnie z tą harmonizacją. Czasami może to być po prostu kocham cię, czasami może być transformacja, czasami może być wybaczenie, mówię to na głos. I ta fala dźwięku, która wychodzi, powoduje, że wchodzi w rezonans i następuje transformacja. Jeżeli jesteście w przestrzeni serca, wszystko dzieje się w mig, w jednej chwili. Mało tego, ja wiecie co, nie wiem, podejrzewam, że wy też wykorzystujecie to nawet bezwiednie. Są takie momenty, nie tylko na wiosnę czy na jesień, kiedy rozglądasz się po mieszkaniu i stwierdzasz, nie, tu by trzeba było przestawić kwiaty, te książki już mi się nie podobają w takim ustawieniu, z szaf zmieniasz, gdzie ciuchy, w inne miejsca. To jest twoja wewnętrzna pokusa do tego, że trzeba coś zmienić. Wy w tym momencie mieszacie w energii, czyli ta każda zmiana, to przestawienie kwiatka, ustawienie mebla w innym miejscu powoduje już zmianę w całym biopolu i w otoczeniu twoim. My cały czas działamy i wpływamy na to,
powodujemy, że coś staje się bardziej zharmonizowane, to co nam nie pasuje, to jakby jest chowane, odsuwane, także my jakby działamy cały czas, tylko musicie obserwować i z uważnością podchodzić do tego, co się dzieje. Czyli teraz następnym razem, gdy się okaże, że ja poczuję, że coś mi tutaj nie pasuje, trzeba coś zmienić, to warto się zastanowić, czy nie zadziało się w życiu coś, co powoduje, że potrzebuje przepływ energii w inną stronę. To też prowadzi do harmonizacji, czyli my nie musimy tak naprawdę uczyć się jakichś specjalnych technik. Wystarczy zmiana w mieszkaniu, po przenoszeniu, przeniesienie kilka rzeczy, tak? Zmienienie, nie wiem, naczyń z jednej szafki do drugiej, przesunięcie ich w drugą stronę, to już powoduje mieszanie w biopolu i zmiany. Także nie musimy szukać jakichś specjalnych technik, żeby uzdrowić czy zmienić dany temat, mało tego, żeby otworzyć się na jakiś przepływ, żeby otworzyć się na informacje nowe, wystarczy naprawdę przejść się po mieszkaniu, wywietrzyć, przetrzeć okno i już otwierasz się mentalnie na to, co ma przyjść. To tak działa, to tak funkcjonuje w taki bardzo łatwy sposób. Okej, okay, to lecimy dalej. Bogusia wspominała o Vedic Art. Ja mam wprawdzie tylko skończony pierwszy stopień Vedic Artu, ale co ciekawe, to w jaki sposób wykorzystuje się w tej technice uwalnianie się i wchodzenie w tą przestrzeń serca i potem malowanie, to też jest wykorzystane przez Bartleta w matrycy energetycznej. Czyli też bierzesz kartki, kolorowe kredki, jak chcesz coś zamanifestować w przestrzeni serca, malujesz, rysujesz, czyli otwierasz się na ten przepływ energii, na przepływ informacji, na to przejście z jednego świata równoległego do drugiego, w którym już to się zamanifestowało. Także każde z technik, które powstają, tak naprawdę one się wszystkie jakby przeplatają. Mam czasami wrażenie, że nic nowego nie powstaje, tylko każdy nazywa daną technikę inną nazwą, ale sposób manifestacji jest zawsze taki sam. Kluczem jest przestrzeń serca. Bogusiu, może powiemy coś o żywiołach, bo wiesz, z kolorów korzystamy, żywioły też można wykorzystać do pracy z równoważeniem czakr, prawda? Można, można, jak najbardziej. My już kiedyś mówiłyśmy o żywiołach, bardzo łatwo jest sprawdzić, czy mamy w sobie równowagę czterech żywiołów, tak? Czyli ziemi, wody, ognia i powietrza. Te cztery żywioły bierzemy z reguły pod uwagę i my możemy je sobie dowolnie równoważyć określonymi zajęciami, tak? Czy określonymi na przykład obrazami, które będziemy jakoś tam studiować, dotykać i tak dalej. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o ziemię, pamiętajcie, ziemia i woda odpowiada między innymi za nasze finanse. W związku z tym tutaj warto na to zwrócić uwagę. Ja dzisiaj jeszcze tu pozwolę sobie na dygresję. Dzień, wszędzie wszyscy o tym mówią, tak, że 22/2, tak, 22, czyli ten palindrom, który przynosi szczęście. No i do tego wszystkiego pamiętajcie 22, czyli mistrzowska czwórka, mistrzowska 22, a zatem taka liczba, która jest symbolem tworzenia, mistrzostwa w materii. Ja to też nazywam mistrzem prosperity. To jest też taki dzień, kiedy można właśnie coś zamanifestować, wykreować, a więc właśnie ziemia i woda. I tu przy okazji przypominamy z Grażynką, że mamy cały czas dostępne online bardzo fajne szkolenie z kwantowej prosperity, czyli właśnie z takich różnych technik, metod, dzięki którym można nauczyć się przyciągać do siebie jeszcze więcej pieniędzy i doświadczać takiego prawdziwego dobrobytu. Dzisiaj można właśnie zacząć sobie taki kurs i porobić trochę ćwiczeń, tym bardziej, że 22, 02, 22 to jest jedynka, czyli otwiera się jakaś tam nowa możliwość. I wracając do żywiołów, ziemia, możemy zapytać siebie, czy pracuje systematycznie.
tak? I to, na ile my rzeczywiście potrafimy systematycznie pracować i na ile nam to sprawia radość, to jakby pokazuje, ile w nas jest tego żywiołu ziemi. Czyli jeśli nie do końca i nie zawsze stać nas na tę systematyczność, to znaczy, że tę ziemię trzeba uzupełnić. Jeśli chodzi o wodę, to możemy też zapytać o swoje uczucia, tak, w stosunku do pracy. Czy na przykład lubię swoją pracę, tę pracę, która przynosi mi pieniądze, tę swoją pracę zawodową? I tutaj też odpowiedź pokaże, czy tej wody jest odpowiednio dużo w nas. I potem oczywiście ogień, czyli inspiracja, na ile potrafimy się otwierać na nowe pomysły w tym, czym się zajmujemy zawodowo, tak, ile w nas jest tej energii do pracy, chęci do pracy, no i na końcu oczywiście powietrze, które wiąże się z naszą wyobraźnią, z naszą taką chęcią do tworzenia nowych projektów i tworzenia nowych pomysłów, na ile potrafię ciągle tworzyć coś nowego i odkrywać nowe sposoby pracy. I tutaj oczywiście jest dużo metod, ja tylko szybciutko Wam powiem, że ziemię możemy w sobie uzupełnić po prostu fizycznie pracując z ziemią, czyli przesadzając kwiatki, tak, dotykaniem. Natomiast każda praca z kryształami jest uruchamianiem ziemi, więc jeśli ktoś lubi kryształy i właśnie układa sobie z nich jakieś tam mandale czy siatki kryształowe, tak, bo jeszcze takie metody są i w ogóle lubi tych kryształów dotykać albo nosi je cały czas na sobie, to też uzupełnia w nim ten żywioł ziemi. Dlatego zobaczcie, kryształy, klejnoty nie bez powodu były zawsze traktowane jako symbol bogactwa i one wnoszą do naszego pola energetycznego bogactwo, czyli jeśli nosimy na sobie klejnoty, mówię tu w ogóle o wszystkich minerałach, tak, czyli również o tych, które kosztują 5 zł, takie jak na przykład kwarc górski, który u nas jest dostępny i naprawdę jest tanim kryształem. Kryształ górski, kryształ różowy, tak, czy ametyst, to są wszystko dostępne i tanie kryształy, ale one i tak symbolizują ziemię, i tak symbolizują bogactwo. W związku z tym można wykorzystywać właśnie kryształy do tego, żeby się nimi otaczać. Jeśli chodzi o wodę, no wiadomo, nasze uczucia są bardzo mocno związane z wodą i tu możemy regulować to, dbając o to, żeby ten nasz kontakt z wodą zawsze był. No, to, co najważniejsze, słuchajcie, to wypijanie dużej ilości wody, wiadomo. No, ale każdy prysznic, świadomy oczywiście prysznic, który codziennie bierzemy, też jest kontaktem z wodą. Pamiętajcie, że kluczowa jest nasza świadomość, czyli pamiętajcie, że energia płynie za myślą. Oznacza to, że jeśli ja przesadzam kwiatki, a myślę o tym, co się wydarzyło w pracy, to ten mój kontakt z ziemią nie jest do końca taki, jak powinien być. Jeśli ja biorę prysznic i myślę o tym, co dzisiaj ugotować na obiad, no to też to nie jest kontakt z wodą. Ale jeśli ja świadomie jakby odbieram wszystkimi zmysłami to, że ta woda spływa po moim ciele, tak, łączę się z nią, to ja mogę tu fantastycznie wykorzystać moc wody. I nie wiem, czy pamiętacie, bo mówiłyśmy o tym, że możemy się w ten sposób oczyszczać z różnych rzeczy, tak, czyli możemy świadomie na przykład myśleć o tym, czy nawet poprosić wodę, żeby zmyła z nas określone energie. I wtedy, kiedy stoimy pod tym prysznicem i ta woda spływa po nas, to ona może zmywać z nas te energie, które nam nie służą. Możemy to wesprzeć wizualizacją i zobaczyć, jak to w postaci jakiegoś tam symbolicznego brudu spływa do kratki ściekowej i tak dalej. Więc kontakt z wodą, myślę, jest dla każdego taki bardzo oczywisty. Tutaj tylko pamiętajcie o włączeniu świadomości. Kontakt z ogniem, no to palenie świec przede wszystkim w domu. Niektórzy z Was mają kominek, więc wiadomo też kominek, szczególnie, że jeszcze nie jest ciągle ciepło, więc na tych kominkach pewnie tam ciągle płonie jakiś ogień i tu już wystarczy znowu świadomy kontakt, czyli usiąść na chwilkę przed tym kominkiem, czy właśnie zapalić sobie świecę z pełną świadomością. Słyszałam kiedyś takie bardzo ciekawe zdanie, że za każdym razem, kiedy zapalamy świecę, powinniśmy pomyśleć o jakiejś intencji. Czyli za każdym razem, kiedy powołujemy do życia ogień, powinniśmy też wyrazić jakąś intencję. To może być zdrowie, to może być dobrobyt, to może być właśnie dobra energia w domu, albo właśnie zrównoważenie naszego biopola, tak? Jeśli akurat to jest w danym momencie nam najbardziej potrzebne.
I ostatni żywioł, czyli żywioł powietrza. Tutaj pewnie Was zaskoczę, bo bardzo fajnie uruchamiamy żywioł powietrza pracując na komputerze. Tak, komputer jest tym narzędziem żywiołu powietrza, no ale oczywiście oprócz tego, jak na pewno wiecie, można też palić kadzidło, jeśli ktoś, komuś tam dym nie przeszkadza, nie drażni, można sobie właśnie kadzidełko zapalić. Jeśli chodzi o powietrze, no świadomy oddech, praca z oddechem, tak, głęboki oddech, czy pójście na spacer i świadome oddychanie powietrzem, ci, którzy mają oczywiście dobre powietrze, bo to jest też tak, że teraz w związku tam z różnymi zanieczyszczeniami, czasami to nawet z domu się nie wychodzi, żeby nie wdychać tego, co jest, tak? A w domu włączamy rozmaite oczyszczacze powietrza, więc też na to zwracajcie uwagę. Natomiast powietrze samo w sobie jako żywioł, ono zawsze jest pozytywne, dlatego świadomy oddech, w którym my korzystamy z mocy powietrza, będzie przynosił nam przede wszystkim właśnie wenę, inspiracje, tak? Dobre pomysły, no, jakby pomaga każdemu, kto zajmuje się jakąś twórczością. I teraz to, co ważne, słuchajcie, to jakby pilnować tego, żeby była równowaga pomiędzy tymi czterema żywiołami. Na mojej stronie znajdziecie takie dosyć proste ćwiczenie, które polega na wykonywaniu oddechu żywiołów. Ja nie będę teraz tego po kolei opowiadać, bo pewnie i tak byście nie zapamiętali, pewnie chcielibyście zanotować, a to wszystko jest tam do przeczytania, także możecie sobie zobaczyć. Natomiast zasada jest taka, że jeśli zaczynacie to ćwiczenie z oddechami żywiołów, to bardzo ważne, żeby przez pierwszy okres czasu, czyli na przykład przez miesiąc, pracować codziennie ze wszystkimi czterema żywiołami. Nie wybieramy, tylko pracujemy ze wszystkimi czterema, właśnie dlatego, żeby je w sobie poukładać i zrównoważyć. Dopiero później, kiedy już macie w sobie wszystkie żywioły ładnie poukładane, dopiero wtedy możecie wybiórczo korzystać z określonego żywiołu, czyli właśnie, kiedy potrzebujecie natchnienia, bo trzeba coś tam napisać, a nie macie kompletnie pomysłu, to wtedy na przykład korzystacie z oddechu, czy tam z jakiejś innej praktyki, która uruchamia w Was powietrze. Kiedy chcecie właśnie zwiększyć dobrobyt, finanse, poprawić tam kwestie materialne albo na przykład zdrowie, tak, wówczas sięgacie do ziemi i wtedy pracujecie z żywiołem ziemi i tak dalej. Także żywioły, no, korzystanie świadome z mocy żywiołów naprawdę pomaga, bo to też równoważy nasze biopole. Każdy żywioł jakby spełnia inną funkcję. I kiedy one wszystkie są obecne w nas, tak, w naszym polu energetycznym, wówczas funkcjonujemy o wiele lepiej. Zresztą niektórzy twierdzą, ci, którzy właśnie systematycznie pracują z tymi oddechami żywiołów, że to gwarantuje też dobre zdrowie. A więc jakby poukładanie tych żywiołów w naszym biopolu wpływa również na ciało fizyczne. To też myślę, że jest ważne, tak? I tutaj znowu pozwolę sobie przypomnieć, że mamy dla Was piękne szkolenie online, tak? O samo sztuka samouzdrawiania. Jak najbardziej. Zachęcam i zapraszam. Ja jeszcze tutaj, Bogusiu, bo nie mówiłaś, nie powiedziałaś o najważniejszej technice, której ja się nauczyłam od ciebie. Parę lat temu prowadziłyśmy z Bogusią warsztaty na Lanzarote i słuchajcie, równoważenie żywiołów. Najlepszy, najprostszy sposób, zamiast tych takich domowych, co Bogusia wymieniła, idziesz nad wodę. Wchodzisz po kostki w wodzie, masz kontakt z ziemią, z wodą, wiatr jako powietrze i słońce jako ogień. Słuchajcie, z intencją zrównoważenia żywiołów. W tym momencie dostajecie, bach, tak porządną energię, i ona potrafi przetrzymać na kolejny rok. My wtedy bardzo praktykowałyśmy nad wodą te medytacje, one naprawdę były silne, mocne. Także wchodzimy do wody, połączenie z ziemią, z wodą, ze słońcem, czyli z ogniem i powiewający wiaterek powietrze, wdychacie i wydychacie każdy z żywiołów. To jest świetna technika, prosta technika, która pozwala Wam momentalnie zrównoważyć przepływ energii i dostroić się do każdego z tych żywiołów. Tutaj dziewczyny po drodze zadały pytania. Joasia zapytała, które kryształy szczególnie łączą nas z innymi wymiarami. No, jest dużo takich kryształów. Intencyjnie, praktycznie my możemy każdy przejrzysty kryształ w ten sposób zaprogramować, dlatego że no, na przykład kwarc górski, tak? On jest przeźroczysty. Przeźroczysty kryształ możemy
zapełnić jakimś programem, czyli możemy na przykład wrzucić do niego program, żeby nas równoważył, ilekroć weźmiemy go do ręki, tak? Tutaj najmocniejsze będą kwarce lemuryjskie, tak? Myślę, że to jest taki szczególny kamień, ale polecam też wszystkim selenit, akurat go tutaj mam obok. Selenit bardzo ładnie łączy się z wymiarami, on przenika pomiędzy wymiarami. Jego, słuchajcie, piękną zaletą jest to, że on oczyszcza nas z rozmaitych negatywnych energii, a on nie wymaga oczyszczenia. Broń Boże, nie wkładajcie go do wody, bo on się rozpuści, tak? To jest gips tak naprawdę, tylko ma taki ładny połysk, tak? Jest bardzo tani, chcę Wam powiedzieć, można go kupić spokojnie na Allegro czy gdziekolwiek tam, kosztuje niewiele. Natomiast ma moc niesamowitą, ponieważ on właśnie potrafi nas połączyć z innymi wymiarami, łączy nas z aniołami, właśnie również z wymiarami anielskimi. Anioły bardzo lubią selenit, no ale przede wszystkim oczyszcza, tak? I to jest, myślę, też bezcenne na te nasze takie skomplikowane czasy, w których te energie cały czas tak fruwają i pulsują, bo tu się wszystko na świecie teraz oczyszcza. Można sobie codziennie takim właśnie selenitem oczyścić swoją aurę, oczyścić swoje biopole. Intuicyjnie można to zrobić, czyli jakby tym selenitem dookoła siebie, tak wszędzie przesunąć z prośbą, żeby oczyścił, i słuchajcie, nie musicie go oczyszczać, po prostu go odkładacie ze świadomością, że następnego dnia weźmiecie go do ręki i on będzie czysty. To jest jeden z niewielu kamieni, który nie wymaga oczyszczenia, bo inne oczywiście, jeśli pracujecie z kryształami, to i ściągacie na przykład nimi jakąś tam negatywną energię, wiadomo, że one wymagają oczyszczenia. Natomiast selenit nie, on się sam oczyszcza i to jest fenomenalne. Dla mnie selenit to jest taki kamień, który właśnie przechodzi przez ciemność i cały czas zachowuje swoje wewnętrzne światło. No ale też właśnie dlatego potrafi nas poprowadzić poprzez inne wymiary, więc tu polecam. Tym bardziej, że tak jak mówię, jest to kamień dostępny, nie jest w cenie diamentów, tak, na który nie każdego stać. Myślę, że każdy może sobie pozwolić. Słuchajcie, takie serduszko kosztuje 30 zł. A kawałki selenitu można za 5 zł kupić. Także to nie są pieniądze, które byłyby jakąś tam barierą, tak, dla kogoś. I tu w ramach oczyszczania Ewa zadała też pytanie, bo ona ma wisior z kryształu górskiego i labradorytu. Jak powinna oczyszczać i z nimi współpracować? Słuchajcie, więc jeśli chodzi o metody oczyszczania kryształów, to pewnie każdy kamień wymaga czegoś innego. To znaczy różne gromady kamieni wymagają czegoś innego, bo jedne można włożyć do wody z solą, drugie z kolei można położyć na słońcu, ale jedne nie lubią słońca, inne nie lubią księżyca, inne nie lubią wody z solą, inne w ogóle nie lubią wody. Słuchajcie, ja oczyszczam kamienie energią Reiki, po prostu. Ja ich nie wkładam w nic, tylko zawsze oczyszczam energię. Oczywiście wykorzystuję nie tylko energię Reiki, bo oczyszczam je na przykład w złotofioletowym płomieniu albo w energii Mahatma, tak, albo wchodzę w kroniki Akaszy i proszę mistrzów, żeby oczyścili. Więc tutaj metody energetyczne są najlepsze, bo one są uniwersalne dla wszystkich. Natomiast jest jedna rzecz dobra dla wszystkich kamieni, mianowicie ziemia. Włożyć je do ziemi, tak, to też pomaga. A, jeszcze taka ciekawa rzecz. Słuchajcie, jeśli macie geodę ametystową, niektórzy z Was być może mają, można na przykład biżuterię, wisiorki włożyć do geody na noc. I ametyst, te właśnie takie szczoteczki ametystowe, które są w środku w geodzie, oczyszczają. I jeszcze jedna rzecz, właśnie selenit. Słuchajcie, są miseczki z selenitu. Można biżuterię włożyć do miseczki z selenitu i też selenit przez noc Wam oczyści biżuterię z różnych negatywnych energii. Także takie najprostsze metody. Tutaj Sylwia napisała, że słucham Was i po raz pierwszy ułożyłam swoją mandalę z kamieni. Bogusiu, ty też układasz mandalę z kamieni, prawda? Tak. I też, słuchajcie, robię to właśnie jakby z pola serca, czyli intuicyjnie.
czyli pozwalam się prowadzić. Nie mam jakiejś koncepcji, że coś tam musi być. Stawiam sobie miseczkę pełną kamieni, tak, i wchodzę w pole serca, albo sobie włączam jakąś tam mantrę i razem z tą muzyczką, tak, śpiewam tę mantrę albo coś tam i po prostu pozwalam się prowadzić. Mandale to jest troszeczkę coś innego niż siatki, dlatego że o siatkach kryształowych też Wam chyba już mówiłam. Siatki kryształowe z reguły są takim określonym programem, to jest metoda, która polega na połączeniu numerologii, świętych kształtów, tak, i tam jeszcze oczywiście mocy kryształów i tak dalej. I tam z reguły wybieramy określone kamienie, czyli na przykład na zdrowie malachity, tak, na pieniądze cytryn. Oczywiście zawsze tam jest kilka różnych rodzajów tych kamieni, no ale układamy je po 4, po 6, po 8 i w tej siatce to zawsze jest jakiś układ, który trzeba starannie z poziomu mentalnego opracować, tak, i sobie go starannie ułożyć tak, jak powinien wyglądać, a następnie się aktywuje tą siatkę, na przykład jakimś tam kwarcem czy inną różdżką kryształową i po prostu wypowiada się inwokacje, tak, wypowiada się odpowiednie uruchomienie aktywujące działanie tej siatki, po czym ta siatka sobie tam leży na przykład w pokoju w jakimś miejscu, gdzieś tam na półeczce i ona pracuje cały czas, jakby energetyzując cały czas to pomieszczenie. Natomiast mandale właśnie tworzymy, tak jak mówiłam dzisiaj na początku, tworzymy z pola serca, czyli tworzymy w sposób absolutnie dowolny i pozwalamy, żeby intuicja nas prowadziła. Czyli niech te kamienie się układają po swojemu i tam wychodzą różne przedziwne kształty. Ja pamiętam, że właśnie kiedyś intuicyjnie też ułożyła mi się mandala, ja to nazywam mandalą, ale to nie było okrągłe do końca, ułożyła mi się mandala Archanioła Michała. No tak mnie to rozochociło, że potem zaczęłam tak jakby prosić inne archanioły, żeby też swoje kamienie ulubione pokazały i żeby pokazały swoje jakieś tam właśnie układy. No nie do końca okrągłe, ale takie właśnie przypominające trochę mandale. I rzeczywiście jakby zamanifestował mi się wtedy ten Archanioł Michał, tak od razu się pojawił. W związku z tym możecie właśnie pozwolić na to, żeby te kryształy Was poprowadziły i możecie sobie poprosić, jakby wyrazić taką intencję, żeby te kryształy poprowadziły Was do tego, co dla Was w tym momencie jest najbardziej, co jest Wam w tej chwili najbardziej potrzebne, co w tej chwili jest dla Was najlepsze. I wtedy one się poukładają i może się pojawić na przykład albo energia miłości, albo energia twórcza, albo jakaś energia na przykład pracy, czy cierpliwości, czy wybaczenia, w zależności od tego, co w danym momencie jest dla Was najlepsze, tak, czego najbardziej potrzebujecie. I to jest ta właśnie wielka zaleta takiego intuicyjnego porządkowania przestrzeni, bo my z poziomu umysłu zawsze sobie coś wybieramy i mówimy sobie, no ja na przykład tutaj teraz będę przyciągać sobie pieniądze, tak, bo taki mam pomysł i coś tam próbuję wykombinować w tej sferze finansowej w kamieniach. A potem układa się mandala, która pokazuje na przykład miłość, albo wybaczenie, albo otwartość na twórczość, bo to twórczość jest drogą do pieniędzy, albo wybaczenie jest też drogą, która otwiera jakieś drzwi do tej pory zamknięte i tak dalej. Więc tutaj, kiedy pracujemy z pola serca, to działa najwyższa mądrość, tak bym powiedziała. I to jest ogromnie ważne. No i tak jak Grażynka Wam dzisiaj mówiła, wszystko to, co robimy z przestrzeni serca, ma potężną moc, tak? Ponieważ to, no, to jakby właśnie uruchamia energię i powoduje, że otwierają się te szczeliny w czasoprzestrzeni i łączą się, tak? Łączą się wymiary i następuje to porządkowanie i harmonizacja. Dzisiaj mamy tutaj właśnie temat harmonizacji, dlatego że koniecznie chcę Wam pokazać, że ta harmonizacja jest dostępna dla każdego. To nie jest tak, że gdzieś tam nie wiadomo, co trzeba zrobić, żeby sobie tutaj wprowadzić harmonię, bo ona jest tylko dostępna dla zaawansowanych joginów. Nie. Każdy człowiek jest światłem i każdy człowiek ma do światła dostęp i tak naprawdę my się musimy tylko tego nauczyć. Natomiast przepiękną rzeczą jest to, że cały czas jesteśmy otoczeni tym wszystkim, tak jak Grażynka Wam dzisiaj mówiła, nawet w biurze
Tak, w pracy siedzicie i macie dookoła siebie jakieś kartki, jakiś papier, jakieś długopisy i nagle jak się przyjrzycie, to się okazuje, że tam są kolory, które możecie wykorzystać i które mogą się odpowiednio poukładać i Wam uporządkować pole energetyczne. No i myślę, że to jest właśnie w tym wszystkim najfajniejsze, że ktoś, kto na przykład nie ma kryształu, a ma kolorowe klocki, może to zrobić z kolorowych klocków, słuchajcie, wziąć od dziecka koszyk z klockami, wejść w pole serca, zapalić sobie świece, tak puścić muzykę, cokolwiek stworzyć tak zwaną świętą przestrzeń, w której łatwo mu w to pole serca wejść. I niech się dzieje, tak? Niech się dzieje magia, niech się kolory i kształty układają. I one będą dopasowywać się do tego najwyższego wymiaru, który dla nas też jest dostępny. Natomiast czasami my blokujemy się tym, że my próbujemy z poziomu mentalnego to wszystko ogarnąć. A to wszystko dzieje się samo. Kiedy człowiek puści myślenie, tak? Wtedy dzieją się cuda. Zwróćcie uwagę, pole serca polega na tym, że my nie kombinujemy, tylko wchodzimy w to pole serca i mówimy, niech się dzieje. Łączymy się z ciszą. Kiedy medytujemy, to też łączymy się z ciszą. Nie kombinujemy, wyłączamy myślenie, tak? I pozwalamy, żeby się działo. Także tutaj jest w tym zamknięta magia. Ja dlatego też te obrazy pierwsze, które malowałam, nazywałam malowaniem z ciszy. Właśnie tak, czyli wyciszałam umysł, nie zastanawiałam się, co chcę namalować, nie myślałam o tym, czy to będzie takie, czy inne, tylko po prostu pozwalałam, żeby intuicyjnie, tak, wybierać sobie kolory i coś tam z tych kolorów wychodziło. No i okazało się, że powychodziły bardzo fajne rzeczy, które ładnie, ładnie porządkowały rzeczywistość. I muszę Wam powiedzieć, że to jest na przykład też fantastyczna metoda uzdrawiania różnych problemów, różnych sytuacji, pozwolić, żeby to zostało uzdrowione i zharmonizowane. Możecie zwrócić się do anioła stróża, możecie się pomodlić, tak, tam do najwyższego źródła, czy do jakiegoś archanioła, zgodnie z tym, co czujecie. Powiedzieć inwokację, poprosić, a potem puścić, wejść w pole serca, puścić wszystkie myśli i niech się dzieje. Niech właśnie najwyższe źródło waszymi rękami harmonizuje przestrzeń, nakładając dowolne kolory, czy układając kryształy, czy układając jakieś tam kolorowe klocki. I to po prostu będzie uzdrawiało sytuację. I chcę wam powiedzieć, że w moim przypadku to działa. Ja na przykład wiele spraw, takich trudnych, które się gdzieś tam ciągnęły, pouzdrawiałam, podomykałam, malując jakieś tam abstrakcje. Ja oczywiście nie umiem malować, nawet nie próbuję tutaj przed wami udawać, że jest inaczej. Nie umiem malować, w związku z tym nakładam jakieś tam kolory, tworzę jakieś tam kształty i tam w tych abstrakcjach nagle się coś uruchomiło i ja nagle jakby poczułam taki impuls, żeby włożyć do tych kolorów, które były na płótnie, żeby na przykład włożyć dużo światła w postaci białego i złotego koloru. Przepraszam Was za słowo, napaczkałam tego białego i złotego i pach, i poczułam, jak to wszystko się uwolniło. I w pewnym momencie, no właśnie, znowu załamanie fali, poczułam, że temat jest zamknięty, że temat jest uzdrowiony i jakby życie to potwierdziło, tak? Bo to już ileś tam lat minęło od tych moich pierwszych eksperymentów z malowaniem. Próbujcie, słuchajcie, macie dostęp do wszystkiego, czego pragniecie, jeśli chcecie właśnie harmonizować swoją przestrzeń. Ja bym powiedziała, że są łatwiejsze i mniej łatwe tematy. I to, ile jesteśmy w stanie odpuścić, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Tak jak Bogusia powiedziała, my często zapominamy o takiej podstawowej rzeczy. Jeśli łączymy się ze swoimi przewodnikami, z aniołami, to dopóki nie poprosimy ich o pomoc, one nie zadziałają. I my, słuchajcie, to jest rewelacyjne narzędzie, które możemy, z którego możemy codziennie, w każdej sekundzie korzystać. Jeżeli coś nie wychodzi, jeżeli czuję, że jestem czymś przytłoczona, czuję, że po prostu się rozjeżdżam sama w sobie, nie ma we mnie równowagi, nie ma harmonii, możecie się zgłosić do swojej, do źródła, do wszechświata, do aniołów, konkretnych bądź swojego przewodnika duchowego, swoich przewodników, mędrców, nauczycieli duchowych w przestrzeni serca, prosząc o harmonię, równowagę, o to, aby dany temat się rozwiązał. I teraz uwaga, kwestią tego, co się zadzieje, jest to nasze odpuszczenie.
Bo jeżeli my zrzucamy z siebie dany temat, dany problem, pozwalamy, aby no, ktoś się z góry nim zajął, to my go już nie mielimy w głowie. Nie szukamy na swój sposób rozwiązania, tylko w pełni oddajemy go w ręce tych istot i one zadziałają. Jeżeli my odpuścimy, czyli nie dajemy sobie umysłowi świadomemu wiercić, nie dajemy sobie wchodzić na głowę emocjom, wówczas to wszystko się zmienia, redukuje i czasami problem, który do tej pory wydawał się ogromny, nie do zrealizowania, po chwili nie istnieje. On się sam rozwiązuje pod warunkiem, że my nie mielimy, ja to zawsze nadam, nie mielimy, nie wchodzimy w to myślactwo, czyli jeśli ja już coś oddałam, słuchajcie, jeżeli pracujecie w firmie albo współpracujecie z kimś, czy nawet jeśli chodzi o rodzinę, jeżeli ja zlecam, żeby ktoś coś zrobił, no to przecież nie stoję nad nim, nie czekam, aż on to zrobi, tak? Tylko pozwalam, no chyba, że jestem osobą kontrolującą, no to wtedy się pracuje też nad swoją kontrolą, ale tak? Pozwalam, żeby to ktoś zrobił, ja o tym nie myślę. Przychodzi do mnie z gotowym produktem, gotowym, wykonanym zadaniem. I tak samo wygląda z tym, co się dzieje w nas. Jeżeli nie radzę sobie z jakimś tematem, coś cały czas mnie no, ściąga w dół energetycznie, zrzucam to, w cudzysłowie oczywiście, na działanie tych istot, które mają większe pole manewru, bo one widzą całość, a nie tylko tą jedną iskierkę malutką, która mnie, czy tam igiełkę, która mnie kłuje i działają. To wszystko dzieje się pod warunkiem, że my odpuścimy myślactwo, czyli pozwolimy, żeby się zadziało, nie sabotując samych siebie. Wiem, że to nie jest na początku trudne i to nawet nie na początku, bo są takie tematy, kiedy ja sama widzę, że nie jestem w stanie przejść pewnych rzeczy, dopóki nie rozbroję swoich emocji, dopóki nie poodcinam to wszystko, to co się mogło pod tym podoczepiać i nie pozwala mi odpuścić, ale jeśli jestem całkowicie, a tak zawsze mówię, że jak już docieram do dna, czyli już jestem tak zrezygnowana, że nie mam pomysłu, co jeszcze można zrobić, w tym momencie to się dzieje. Bo to jest to odpuszczenie, to nie jest poddanie się, tylko odpuszczenie, że ja już nic więcej z poziomu umysłu nie wymyślę, niech góra zadziała. I wtedy ni stąd, ni zowąd wszystko się zmienia, wszystko się rozpływa, problem przestaje istnieć. I podczas pracy z tym, że chcecie coś zamanifestować, gdy odczuwacie, że coś nie jest w harmonii, gdy czujecie, że dane marzenie jest wasze, ale po drodze pojawiają się jakieś blokady, jakieś przeszkody, warto wrócić do siebie, zrobić prostą taką harmonię, żeby wszystkie czakry, wszystkie centra energetyczne się zrównoważyły i wtedy dostrajacie się do tych wyższych wibracji, od razu pojawia się jasność. Wiecie, jak obejść daną przeszkodę, albo ona się sama rozpływa, bo bardzo często jest tak, że ona przestaje istnieć, albo znacie rozwiązanie, wiecie, co zrobić inaczej. To jest bardzo ważne, to odpuszczenie, ale nie poddanie się. Ja tutaj Wam jeszcze chciałam powiedzieć, zanim Bogusię podpytam o język światła, bo dzisiaj też chciałyśmy o tym porozmawiać, Bogusia więcej o tym powie, podam Wam fajną technikę równoważenia czakr, czyli normalnie harmonizacja czakr, którą wykorzystuje się w kundalini reiki. Takie złączenie palcy, trzymanie przez 30 sekund, będąc w przestrzeni serca, z intencją harmonizuje czakry. Moje czakry się równoważą. Robiąc sobie taką prostą medytację, codziennie rano zanim wstajecie, już powoduje, że w tym momencie energetycznie jest przepływ pomiędzy czakrami. 30 sekund rano zanim się wygrzebiecie z łóżka. Intencja, harmonizacja czakr. Proste, bardzo proste, a rewelacyjnie działa, bo momentalnie czujecie przepływ energii. I jeśli jesteście w przestrzeni serca,
miejsca, to czujecie, jakby każdy palec faktycznie docierał do każdej czakry i no, dotyk, tak? Dwupunkt, dzieje się, przepływ fali jest. A teraz może podasz Bogusiu ten język światła, o którym też mówiłyśmy, miałyśmy mówić. Tak, i tak króciutko, żebyś jeszcze Soul Body Fusion mogła omówić, bo też obiecałyśmy, a to jest też fajna rzecz. O języku światła tak w skrócie Wam tylko powiem. Jest to takie nieświadome przekazywanie bardzo wysokich wibracji, które działają harmonizująco i uzdrawiająco. W pewien sposób potrzebujemy do tego aktywacji, natomiast ta aktywacja nie jest związana z jakimś takim, z jakąś taką inicjacją, jak to jest na przykład w Reiki. Przynajmniej ja w Polsce nie spotkałam nikogo, kto by aktywował. Z reguły to jest tak, że ludzie aktywują się spontanicznie, tak? Ja na przykład okazało się, że z językiem światła pracowałam już dosyć dawno temu, właśnie jak zaczęłam malować z ciszy. Po prostu malowałam z ciszy i nie wiedziałam, że przekazuję język światła, tak? Że te obrazy już są jakby malowane językiem światła. No, dla mnie to po prostu były jakieś tam obrazy, natomiast podobało mi się ogromnie to, że jak tam intencyjnie włożyłam jakąś intencję dla kogoś, to tam się działy cuda, tak? Dziewczyna była samotna, namalowała mi obraz, bach, następnego dnia już się telefony rozdzwoniły, już jedna randka za drugą. Ktoś tam miał problemy z pracą, namalowałam obraz, bach, awans 1000 zł miesięcznie więcej i tak dalej, i tak dalej. Ja byłam świadoma tego, że w tych obrazach coś jest, jest jakaś magia, że to nie ja tak działam, tylko coś tam przepływa i że to właśnie dzięki temu, że ja pracuję z ciszy. Natomiast, jak już mówiłam, malując obrazy, ja to robiłam w taki sposób, że tak, najpierw była intencja, była prośba tak do najwyższego źródła, była praca z archaniołami, okładałam całe sztalugi kryształami, no i oczywiście śpiewałam mantry w czasie malowania. No więc jak tyle energii się wkłada do obrazu, trudno, żeby nie działy się cuda. Więc dla mnie to było oczywiste. Natomiast dopiero niedawno jakby odkryłam, że to jest język światła, ponieważ zobaczyłam pracę innych ludzi, którzy z językiem światła świadomie pracują na zachodzie, tak? I teraz tak, żeby to domknąć ładnie, to ja sobie oczywiście skorzystałam z pomocy mistrzów w kronikach Akaszy. O kronikach Akaszy często Wam mówimy, więc też wiecie, o czym Wam teraz tutaj mówię. I poprosiłam mistrzów w kronikach Akaszy, żeby zainicjowali mnie i aktywowali we mnie ten przekaz języka światła. I oczywiście nie było z tym żadnego problemu, to się wszystko stało. I teraz już spokojnie wiem, że to co maluję, to co przekazuję, ja również pewne glify piszę, które też od dawna mi tam gdzieś się pojawiały, zawsze myślałam, że to jakieś tam moje bazgroły, coś tam w głowie, no każdy ma coś w głowie, tak? Coś tam sobie marzę. No a w tej chwili to porządkuję, tak? I właśnie w kronikach Akaszy też dopytuję, a mistrzowie mi podpowiadają też znaczenie określonych glifów, tak żeby to właśnie się poukładało, żeby było wiadomo, że to nie jest jakiś tam tylko zawijas, ale że to coś oznacza. Jest to bardzo fajne, ponieważ jest to też taka metoda, która bardzo ładnie porządkuje. Działa podobnie jak te inne rzeczy, o których dzisiaj Wam z Grażynką mówiłyśmy. Język światła uzdrawia na poziomie nieświadomym. Taką podstawową cechą właśnie języka światła jest to, że my nie musimy niczego rozumieć. Ludzie, którzy pracują językiem światła, wypisują jakieś różne dziwne znaczki, malują rozmaite obrazy i w efekcie coś się dzieje, ponieważ nasza podświadomość na to reaguje, ponieważ nasze komórki na to reagują, ponieważ nasze ciało na to reaguje, bez udziału świadomego umysłu. Tak bym to nazwała. Większość metod, zwróćcie uwagę, opiera się na świadomej pracy, czyli jeśli idziecie do terapeuty, to on mówi, zrób takie ćwiczenie, masz myśleć to, masz myśleć tamto. Język światła jest terapią, która nie wymaga myślenia w ogóle. Po prostu otwieramy się i się dzieje. No to trochę tak jak praca z energią, tak? Kładziemy się i możemy zasnąć, a energia pracuje i uzdrawia. No to tak w skrócie.
I na koniec takie krótko, bo ja nie będę mówić o Soul Body Fusion, dlatego że jest mnóstwo książek na ten temat. Autorką tej metody jest Janet Crowley. Ona bardzo często przyjeżdża do Polski i prowadzi sama kursy, ale chcę powiedzieć o nim dlatego, o tej technice, dlatego że ona jest równie prosta jak dwupunkt, czy nawet matryca energetyczna, czy reiki. To wszystko jakby wszystko jest w podobnych wibracjach, bardzo wysokich wibracjach, ale Soul Body Fusion działa na zasadzie wejścia w przestrzeń serca i otwarcie się na synchronizowanie danych tematów, intencji poprzez właśnie wyrażenie synchronizacji Soul Body Fusion. Mówicie w intencji Soul Body Fusion, rzucając intencję, rzucając ten temat, z którym chcecie pracować w danym momencie w przestrzeń mentalnie. Dlaczego ta technika jest prosta? Bo tam właściwie nic nie musicie robić. Tam nie ma przesuwania dłońmi, tak, nie ma wyłapywania punktów. Tak jak w reiki, siadacie z otwartymi dłońmi i pozwalacie, żeby poprzez tą intencję Soul Body Fusion, która jest powtarzana, odpuszczacie i pozwalacie, żeby to wszystko synchronizowało się. Ta technika jest świetna i bardzo prosta. Jeżeli chcecie doświadczyć przepływu tej energii, to już Wam rzucam na czat link, w którym Janet prowadzi taką sesję i możecie spokojnie do tej sesji dołączyć. Wystarczy kliknąć w ten link, usadowić się z intencją przyjęcia tej energii i popatrzeć, poczuć ją, jaka zachodzi transformacja. Ja Wam powiem, że pierwszy raz, jak jej słuchałam, to jeszcze było nawet przed chyba dwupunktem, zanim się nauczyłam dwupunktu, to była, dla mnie to był fenomen, bo to było takie głębokie odczucie tego, jak wszystko zaskakiwało w swoje miejsce, wskakiwało każdy jakby, no miałam wrażenie, że najpierw był kręgosłup taki pokrzywiony i w momencie, kiedy miałam ten przekaz, to wszystko się prostowało. Nie pamiętam wtedy z jakim tematem pracowałam, chyba po prostu, żeby poczuć tą energię. Jeżeli chcecie doświadczyć, zobaczyć jak to działa, polecam filmik, obejrzyjcie go, poczujcie tą energię, bo tam jest mocny, mocny, bardzo mocny, fajny przepływ i praktykujcie ją sobie, bo wykorzystując to, co jak Janet prowadzi, wy możecie pracować ze swoimi tematami. Jeżeli potrzebujecie osoby, która prowadzi, a wiem, że na początku, jak się poznaje daną technikę, to zawsze jest, czuje się człowiek pewniej, gdy jest osoba, która prowadzi. Wykorzystując ten filmik, jesteście w stanie przepracować te tematy, te problemy, które w danym momencie wiążą się z czymś, co Was blokuje, nie pozwala przejść. Także bardzo polecam. Dzisiaj przedstawiłyśmy Wam całą gamę możliwości pracy z harmonizacją swojego biopola, z manifestacją tego, co chcecie zamanifestować w swoim celu, w swoim życiu, jakie cele chcecie zrealizować, jak zadbać o swoje biopole. Poznaliście kilka fajnych technik, najprostszych, jakie można wyłapać, żeby zrównoważyć swoje czakry i zadbać o to swoje biopole. I chyba najważniejsze, co chciałyśmy Wam dzisiaj przekazać, to jest to, żebyście obserwowali siebie codziennie z uważnością, bo każda emocja, która się pojawia, każda myśl, która zaczyna Was dręczyć, może powodować, że tej harmonii w Waszym biopolu brakuje. I macie już, poznaliście dzisiaj tyle technik, które pozwolą Wam stanąć z boku tej emocji, zharmonizować swoje biopole, oczyścić je z tego, co mogło gdzieś tam się przyczepić i puścić. Odpuścić to, co w danym momencie gdzieś tam się zawieruszyło i wierciło w nas, w naszej głowie, to, co się w danym momencie zadziało.
Także serdecznie Wam bardzo za dzisiaj dziękujemy. Spotykamy się tym razem w święto 8 marca. Będziemy losować wyjątkowe karty. To będzie wyjątkowy dzień, także już teraz serdecznie Was zapraszamy. A ja jeszcze chciałam podpowiedzieć, że jeżeli jeszcze nie należycie do grupy Quantum School tutaj na Facebooku, to serdecznie zapraszam, bo 1 marca będę tam robić na żywo medytację, w której też będziemy pracować z biopolem. Także już teraz serdecznie zapraszam za tydzień 1 marca na wspólną medytację, a 8 widzimy się z Bogusią na losowaniu kart z okazji Dnia Kobiet. Dziękujemy Wam za dzisiaj i do zobaczenia. Do zobaczenia.